komu Jezus bardzo chętnie wyświadcza przysługę? Setnikowi. Kto to setnik? Żołnierz rzymski, okupant. Ten, który być może dużo wcześniej musiał wydawać rozkazy, żeby na przykład tam nawet bliskich, prawda, czy innych aresztować, bo nie wypłacili podatków albo coś innego jeszcze nie zrobili zgodnie z przepisami narzuconymi przez okupanta. Żołnierz rzymski. Bo pamiętacie, jak wielką zaufaniem przyszedł, mówi, mój sługa cierpi, jest umierający. Jezus mówi, pójdę go uzdrowić. On mówi, nie, nie truć się, po co? Ty powiedz słowo i wszystko wystarczy. Ja jestem żołnierz, ja wiem, co znaczy twoje słowo, bo ja też powiem mojemu i mnie słucha. Nie? A więc wiem, kto słucha ciebie, czyli z kim ty masz wspólnotę. I to nie w zależności żołnierskiej, tylko w zależności miłości. Twoje słowo wystarczy. Gdybyśmy zobaczyli, że głównymi bohaterami przypowieści Jezusa czy opowieści ewangelicznych to nie są rodacy Jezusa, tylko właśnie te grupy, tak jak Samarytanie, tak jak powiedzmy sobie poganie, żołnierze rzymscy i inni, czyli te znienawidzone grupy. A Jezus ma dla nich wielkie serce. Pokazując w tym, że nie o to chodzi, że nie ta przynależność, ale coś, co nazywał wiarą. Kiedy mówi, twoja wiara cię uzdrowiła. Przychodzi Syrofenicjanka, prawda, i mówi, zrób to. Najpierw mówi, nie, w takim jesteśmy prawie. Ja jako Żyd nie mogę ci pomóc. Mówi jej wyraźnie. A ona mówi, nie, panie, bo nawet... Nawet szczenięta się pożywią z tym, co spadnie ze stołu ich Pan. Nie? Mówi, kobieto, na jakim ty jesteś poziomie duchowym? Nie? Niech ci się stanie. Ty masz taką wiarę, że tu wszystko się może dziać.